Mam nadzieję, że to będą po raz kolejny odpowiedzi bez wahania. Sebastian Wach, witam bardzo serdecznie. Ósma edycja naszego wydarzenia, Ósma edycja Forum Inteligentnego Rozwoju, a moim i Państwa gościem jest Pan Marek Magryś Cyfronet. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Ja chciałem na początek zapytać, jak fundamentalna jest współpraca na rzecz rozwoju. Pana zdanie? No, współpraca na rzecz rozwoju jest y, kluczowa. To znaczy, nie ma rozwoju bez współpracy. Z, z mojej perspektywy, y, centrum obliczeniowego, które zajmuje się superkomputerami, my nie moglibyśmy istnieć, gdyby nie współpraca z innymi jednostkami, czy naukowymi, czy z gospodarką, y, którzy przynoszą swoje problemy, które następnie wspólnie staramy się rozwiązać w jak najlepszy sposób. Mm -hmm. y, no właśnie, a y jeśli chodzi o tą relację, nauka, biznes na przykład, czy, czy ta relacja, czy, czy problemem tej relacji jest jeszcze brak zaufania, czy, czy to wynika, zdaniem Pana, z czegoś innego? Wydaje mi się, że to się bardzo szybko zmienia. Y Wydaje mi się, że brak zaufania sam w sobie tutaj nie jest problemem. Pewnym, pewnym problemem, czy może wyzwaniem są być może pewne ograniczenia prawne, być może pewne niedostosowanie instytucji naukowych do szybkiego reagowania też od tej strony formalnej, od strony prawnej, od strony rozpoczynania współpracy i rozwiązywania pewnych problemów wspólnie właśnie z gospodarką. I myślę, że to, że ta współpraca nie postępuje pewnie tak szybko, jak byśmy chcieli, to jest poniekąd właśnie efekt tych, tych barier. Natomiast ona się dzieje, ona przyspiesza. Widzimy, że przedsiębiorcy potrzebują coraz więcej wsparcia nauki coraz więcej innowacyjnych produktów powstaje, na tyle innowacyjnych, że to nie są proste usprawnienia istniejących rzeczy, które możemy robić czy który, które gospodarka może robić samodzielnie, tylko potrzebujemy iść dalej, potrzebujemy nauki, potrzebujemy patrzeć dalej w przyszłość, no i ta współpraca jest kluczem do tego, żeby to było możliwe. No właśnie, może te Sprawy formalne na uczelniach się, się poprawią I, i, i to tutaj okaże się takim strzałem w dziesiątkę, bo, bo tutaj jeden podpis czasem może trwać naprawdę długo, zanim przejdzie przez te różne etapy. Ja myślę, że pewnym problemem jest też to, że nauka nie do końca potrafi rozmawiać z gospodarką, a gospodarka z nauką. Mhm. Tutaj mamy pewne rozbieżne języki, cel jest bardzo podobny, czasami robimy bardzo podobne rzeczy, ale przedstawiamy je w zupełnie inny sposób. My jako nauka, i to mówię jakby z, mając na sobie ciężar tej odpowiedzialności poniekąd, nie do końca potrafimy opowiedzieć w zachęcający sposób, czym się zajmujemy, jakie możliwości dajemy i dlaczego warto z nami współpracować. Z drugiej strony, gospodarka funkcjonuje w troszkę innej rzeczywistości, i my nie do końca jesteśmy w stanie od razu wejść z rozwiązaniem w te obszary, którymi no, poszczególne firmy mogą się zajmować, bo nie do końca rozumiemy, gdzie tam mogłaby być nasza rola, a ona tam jest, tylko musimy się po prostu ze sobą dogadać. Ale ta sztuka innowacji. No, polepsza jakość życia i to na pewno opowie i nauka, i biznes, i samorząd. No, jak najbardziej widzimy, jak bardzo zmieniło się nasze życie w, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Tak? Mamy teraz w, w kieszeni smartfony, mamy wszędzie dostępną sztuczną inteligencję. Ona dba o to, żebyśmy robili sobie ostre zdjęcia, ona dba o to, żebyśmy na infolinii mogli krócej czekać. Um, Mamy tak naprawdę kontakt z tą technologią w każdym obszarze naszego życia. To są wszystko innowacje. Dzieje się tego coraz więcej. Mamy coraz to nowe obszary, które są dotykane taką innowacyjnością, choćby medycyna. Teraz bardzo ciekawy aspekt. Ciekawa dziedzina, w której coraz więcej stosuje się, czy sztucznej inteligencji, czy technologii informatycznych, więc jesteśmy w stanie dalej te, te innowacje pchać do przodu, otwierając się także na, na kolejne dziedziny. No i chyba właśnie. Forum inteligentnego rozwoju to są te spotkania, to są te rozmowy, to jest networking. To jest tutaj chyba takim clue, bo, bo my chcemy odkrywać to, co jest niewidzialne, ale chyba najważniejsze jest to, że, że gdzieś tam można porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. No i tutaj ludzie przyjeżdżają właśnie po to, żeby, żeby, żeby porozmawiać troszkę. W troszkę inny sposób, bo, bo to nie jest, nie wiem, typowa konferencja naukowa przyjeżdżają różne branże. No i chciałem zapytać, jak, jak w ogóle Pan ocenia nasze, nasze wydarzenie, takie podejście właśnie do, do tych trzech grup? Myślę, że samo wydarzenie jest bardzo ważne, bardzo potrzebne. Na pewno czuliśmy brak tego typu wydarzeń przez pandemię. Tak? To, że na pewien moment stanęły te działalności miękkie, te działalności networkingowe, które wydaje się nie mają bezpośredniego przełożenia na naszą działalność, nie szybko, to jednak jest odczuwalne i teraz czujemy taki głód tych spotkań, czujemy głód tych dyskusji kuluarowych. Kontynuacji pewnych tematów, które rozpoczynają się podczas paneli, i to, że właśnie mamy tutaj do dyspozycji spojrzenie wszystkich trzech stron, czyli nauki, gospodarki, administracji publicznej. Tak naprawdę to jest jedna strona, tak? Wszyscy chcemy, żeby innowacje szły do przodu, wszyscy chcemy, żeby nasz kraj się rozwijał. Każdy robi to jakby ze swojej perspektywy w nieco inny sposób, ale ważne jest, żebyśmy o tym rozmawiali, ważne jest, żebyśmy szukali obszarów, które wspólnie możemy adresować i w których wspólnie możemy no, nadać pewnego tempa tym innowacjom. Oczywiście. Istotne czy istotą są badania wdrożeniowe, ale my skupiamy się także na tych badaniach podstawowych, często niewidzialnych. Często nie są one dostrzegane, a, a są naprawdę takim fundamentem do tych kolejnych kroków. No, to jest takie bardzo powszechnie spotykane pytanie po co nam w ogóle te badania podstawowe, dlaczego my jako podatnicy mamy finansować jakieś teoretyczne badania, które nie wiadomo do czego się przydadzą. Ja myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym, że historia bardzo dobrze odpowiada na takie pytania. I takim bardzo namacalnym y, przykładem są prace y, Marii Skłodowskiej-Curie, mhm. która zajmując się badaniem promieniowania Robiła czyste badania podstawowe, nikt nie wiedział, do czego to w ogóle będzie można zastosować. Po co jakaś informacja, że mamy tutaj jakiś nowy, nowy rodzaj oddziaływania, a już kilkanaście lat później, podczas I wojny światowej, powszechnie były stosowane rentgeny. Powszechnie mogliśmy użyć tych dokonań, tych odkryć do tego, żeby leczyć ludzi. Z badaniem podstawowym jest bardzo podobnie. Oczywiście. To są badania ryzykowne, to są badania, które mogą się zwrócić za kilkadziesiąt lat. Natomiast popatrzmy na to, kto te badania prowadzi, kto te badania inwestuje. I największe gospodarki świata są tymi gospodarkami, między innymi dlatego, że mają bardzo stały, bardzo ciągły i bardzo stabilny strumień finansowania badań podstawowych. To, o czym Pan y, mówi, tak nawiążę i od razu przejdę do pytania, czy. Pana zdaniem Polska jest w europejskim topie, jeśli chodzi o naukę czy innowacje? Jeżeli chodzi o naukę, nie jesteśmy jeszcze w topie, ale tam idziemy. No, mieliśmy troszkę podgórkę, tak? Tutaj historia Polski niestety niestety jest taka, jaka jest i, i kilkudziesięciu lat, może nie tyle zaniedbań, bo, bo podczas okresu powojennego polska nauka też się rozwijała, rozwijała się jednak dość, dość wybiórczo, nie wszystkie aktywności, były tak, tak dobrze finansowane, tak dobrze widoczne jak w krajach zachodnich. W szczególności tutaj właśnie to nawiązanie do gospodarki i komercjalizacja, wydaje mi się, jest, jest czymś, co przez długi czas występowało nieco rzadziej. No i na pewno mieliśmy duże problemy z budową infrastruktury badawczej. Teraz te problemy zniknęły w dużej mierze dzięki dostępności środków unijnych, w dużej mierze dzięki temu, że Polska się rozwija i coraz więcej mhm. pieniędzy inwestuje w, w obszar naukowy. Także na pewno jesteśmy na dobrej ścieżce, żeby tę czołówkę dogonić i żeby w tej czołówce się znaleźć, zagościć i już tego miejsca nie oddać. To jeszcze o tą ważność zapytam, jak ważne jest upowszechnianie badań? Bo, bo to też jest kwestia, którą się zajmujemy. Bo, bo nie tylko, powiedziałbym, jakieś czasopisma naukowe, ale media ogólnopolskie, mm -hmm. tak? Są też podcasty, są materiały wideo. Chcemy pokazać społeczeństwu, że naukowiec wychodzi z laboratorium czy, czy prezes ze swojego gabinetu. Jakie jest pańskie zdanie w tym, w tym temacie? To jest niesamowicie istotna aktywność z trzech powodów. Po pierwsze, Musimy mówić o tym, co robimy w nauce, żeby docierać do gospodarki, żeby te efekty mogły być komercjalizowane, mogły być zastosowane w naszym codziennym życiu. Po drugie, musimy mówić polskim podatnikom, za co płacą. Musimy im tłumaczyć, dlaczego to jest ważne i dlaczego należy ten strumień finansowania podtrzymywać. A po trzecie, musimy inspirować społeczeństwo. To znaczy musimy pokazywać młodzieży, musimy pokazywać kolejnym generacjom. Przyszłych naukowców, przysz, przyszłych przedsiębiorców patrzcie, w Polsce robi się super rzeczy, innowacyjne, mamy doskonałe laboratoria, mamy świetną kadrę badawczą. Zostań tutaj, prowadź tutaj swoje badania, załóż swoją firmę tutaj, rozwijaj dalej naszą gospodarkę. To nie będzie możliwe bez właśnie takich aktywności wspierających. Z pana perspektywy, mamy naukowców, którzy są niezdecydowani, czym forum przekonuje, żeby tutaj przyjechać? Myślę, że tym jak wiele osób można spotkać z jak wielu branż w jednym miejscu, w bardzo skondensowanej przestrzeni i jak ciekawie rozwijają się poszczególne rozmowy, tak jak mówiłem, możemy mieć panel na jakiś temat dość ogólny, z tego kuluarowo robią się naprawdę ciekawe, ciekawe dyskusje, z których następnie rodzą się pomysły, a z tych pomysłów rodzą się projekty. Więc jest to taki samonapędzający się mechanizm, warto tutaj być, warto w tym uczestniczyć, warto tego doświadczyć. No i chyba właśnie niezwykle istotne jest to, że w takich rozmowach, czasem oczywiście jako organizator podchodzimy, pytamy, i tutaj ludzie mówią, wie Pan, pani, co, no już, już miałem rozmowę. Mhm. I, to, I to taką naprawdę super, że umówiliśmy się na kawę, na jakieś, na jakieś spotkanie, być może na jakiś wspólny, wspólny plan i cel na, na przyszłość. Tak, no, my tutaj y, mamy też wybudowane stoisko, na którym promujemy nasz, nasz projekt EuroHPCPL. Myśmy tutaj dojechali y, nieco później. Stoisko było już rozłożone dwie godziny i kolega, który tym stoiskiem się zajmuje, mówi, już przekazuje listę kontaktów osób, które wcześniej przyszły. Zaczęły jakieś, jakieś wspólne projekty tutaj rysować i, i pytać o, o poszczególne rzeczy. Także de facto, już przyjeżdżając tutaj, pewne spotkania zaczęły się, zaczęły się organizować samodzielnie. Więc naprawdę jest to, jest to super sprawa. Pan Marek Magryś Cyfronet, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne wideo. Sebastian Bach, kłaniam się.